Wody na siłowni, część druga. No, nie druga, tak naprawdę już wiele razy było w przeszłości, jednak słabo to wychodziło przez dźwięk. Sprawdź tam dźwięk na górze, czy działa dalej. Ostatnio było trochę jednokanałowo, bo nowe urządzenie troszeczkę nie zostało jeszcze opanowane i teraz jest taka nowa funkcja tam wciśnięta i powinno na dwa kanały porówno iść. Ostatnio wyjaśniałem takie zagadnienia nie do pomyślenia na ściąganiu drążka do dołu. Na takim przykładzie jakby zbudowałem tą polemikę, że nie trzeba do końca ciągnąć ciężaru do dołu, kiedy te mięśnie już się, kiedy mięśnie już się spięły do końca, to i tak się dalej nie zepną docelowe nasze mięśnie, więc zostawiamy je tutaj. Jeżeli z kolei weźmiemy jakiś węższy chwyt, już możemy dopiąć je, ale dłonie wędrują tu, zamiast się zatrzymać tu. Niektórzy też nawet nie przyjmują do wiadomości, że jeżeli drążek jest wygięty i ma taki kształt z takimi rączkami do dołu zagiętymi, to jeżeli drążek jest na wysokości nosa, to gdyby on był prosty, to byłby już na wysokości brody albo pod brodą. Tego też ludzie oczywiście nie potrafią sobie wyobrazić. Może jeszcze to pokażę, bo nie wszyscy być może kumają. Widzicie, drążek wygięty jest, ale gdy postawimy go na jakiejś powierzchni, to jeżeli to jest mój nos, to gdzie jest moja broda, prawda? Jeżeli ja się trzymam za to i tutaj jest mój nos, sami widzicie, to moja broda jest tu. I oczywiście ludzie nie posiadają wyobraźni przestrzennej, a już na pewno nie posiada jej pan z WF-u, który kiedyś napisał książkę 30 lat temu, jak ćwiczyć na siłowni. Pan od WF-u zajmował się na pewno kulturystyką, jak pani od matematyki zajmowała się językiem angielskim. Więc teraz chciałbym przejść do innego, tak jakby dość popularnego ćwiczenia, który również ma wiele opcji, o których nikt nie chce pomyśleć. Właściwie to Ola mnie zainspirowała, bo chcę na tym nagrać podobny odcinek. Ściągnąłem trochę od niej. Nie ściągnąłem od niej. Tylko włożę troszeczkę z tego, co ona sama tutaj nagrywać będzie. O 14 różnych chwytach na wyciskanie leżąc. To już jest nagrane? O, już jest upload. No to jeżeli tutaj już jest upload, a my jesteśmy, to jest piątek dzisiaj wieczorem, więc w niedzielę na pewno już będą dwa dni wyświetleń. Możecie sobie na rozgrzewkę przed moim wideem zatrzymać, przejść na kanał Coach Aleksandra Urbaniak. No, Coach Aleksandra Urbaniak i mamy wideo 14 chwytów wyciskania leżąc. Tak, ja bym chciał na tym troszeczkę dłużej się rozwieść na ten temat, ale zacznijmy od tego, że mamy taką sztangę trójboju siłowego. Ona ma sobie tam 29 mm grubości. To jest sztanga Ohio. Mam jeszcze tutaj cztery sztangi Elejko. I wszystkie mają tą jedną cechę wspólną, że te pierścienie są na szerokości 81 cm. Przepisowo w trójboju siłowym chwyta się tak, że palec wskazujący jest na tym pierścieniu. Prawda? I teraz zrobię coś takiego. Przyniosę sztangę olimpijską do podnoszenia ciężarów olimpijskiego. Kiedyś dawno temu mówiło się, że no, że mamy sztangę olimpijkę na siłowni. I to jest prawdziwa sztanga olimpijka. Ona jest trochę cieńsza. Ma bardziej finezyjne rodełkowanie, żeby dobrze się chwytało na zamek. Ale żeby jednocześnie skóry nie obdzierało. I teraz, jak sobie je porównamy, tak równiej trochę. Dobra, tulejki mamy na tej samej szerokości. One powinny obie mieć 220 cm wzrostu.
O, widzicie, jak trochę się wygina. Dobra, ale tutaj mamy pierścień i tutaj mamy pierścień. A kiedyś ludzie wyciskali od tych pierścieni często. Tylko żeby od tych wyciskać, trzeba mieć albo wąskie stojaki, albo bardzo szerokie. Typowe stojaki powodują, że przyszczypie się nam skóra. Czyli jeżeli wyciskano tak, ja to nazywam chwyt nielegalny. On jest nawet powyżej tej ilości 14 różnych chwytów, o których mówi Ola, bo nielegalny chwyt można wykonać tylko na stojakach, które są bardzo szerokie albo bardzo wąskie. Teraz, gdy pójdziemy na, chodź ze mną Marek, na takie stojaczki, jak tu mamy. I to są normalne stojaki, regularnej szerokości. I chwycę to tak zwanym nielegalnym chwytem. Nielegalny jest wtedy, kiedy mamy tutaj trochę szerzej niż pierścień. Prawda? Nielegalny chwyt, ja zazwyczaj robię tak i każę wszystkim bezwzględnie tak zrobić, nie tak. Dlaczego? Żeby nie łamało w nadgarstku. To dosłownie jest taki łamiący w nadgarstku chwyt. Więc robimy coś takiego. Wtedy nadgarstek już inaczej pracuje. Jeszcze trochę będzie o tej pracy nadgarstka. Będzie o małpim chwycie, trochę więcej później. Dobra? Na razie sobie zapamiętajmy, że na zwykłym... Widzicie, ja tutaj moje małe paluszki przy tym chwycie stykają się ze stojakiem. I gdybym ten stojak miał szerszy, to wszystko by ładnie się zgadzało. Tutaj mam z kolei taki fajny swój wynalazek, zrobiony z innego wynalazku. Czyli wynalazek oryginalny polegał na tym, że montujemy sobie takie stojaki w garażu i jakby co, to możemy je tak złożyć do ściany, żeby miejsca nie zabierały, prawda? Ale co to za siłownia, jak ona musi ustępować innym rzeczom, prawda? Więc tutaj wykorzystywał ten system zawiasów, który tu mamy. Jest na dole oczywiście. Wykorzystuję do tego, żeby zwężyć to. Albo poszerzyć. I teraz, jeżeli ja to zwężę i no, wezmę sobie jakąś sztangę. Znowu tą samą sztangę, która przed chwilą była za szeroka. Załóżmy, że wyciskam nawet na zwykłym chwycie, to jest źle. Ale gdybym chciał tutaj trzymać sztangę, to już jest dobrze. Czyli na przykład ludzie, którzy są dość duzi i robią przysiady, nie są w stanie często chwycić sztangi na tej tak zwanej normalnej olimpijskiej szerokości. Muszą to chwytać aż do samych końcówek i dopiero wtedy wciskają się tu. Ja, jak widzicie, jeżeli chwycę tutaj, to się wcisnę. O, koniec. I żeby nie było, że mam barki sztywne, mi się łokcie nawet nie chcą zgiąć do tego końca, więc i koniec. I absolutnie nie pójdzie ani trochę dalej. Więc jeżeli byśmy chcieli jeszcze szerzej chwytać do wyciskania, no to już trzeba było używać monoliftu albo takiej specjalnej konstrukcji, albo ktoś by musiał nam podawać tą sztangę dosłownie. Więc tak słowem wstępu, nie każda siłownia zapewni możliwość do tego nielegalnego chwytu, o którym mówię. Jednak kiedyś, jeszcze za dawnych lat, jak siłownie były niezbyt ustandaryzowane, a wszystkie sprzęty były cholera wie skąd brane, czy spawane samemu, czasem i betonowe ciężarki mieliśmy po piwnicach. Wtedy nie było czegoś takiego, że o, mamy przepisowy chwyt 81 cm. Co to kurwa za przeproszeniem znaczy przepisowy chwyt, kiedy chodzi nam o rezultaty? To tak samo jakby używać przepisowych substancji dozwolonych. Rozumiecie chyba analogię złośliwą. Więc tutaj mogę robić sobie ten nielegalny chwyt, nic mi się nie stanie. Jednak w dzisiejszych czasach na zwykłych siłowniach nie zaznamy takiego luksusu, chyba że mamy fajne stojaki profesjonalne.
I nie wszystkie profesjonalne stojaki muszą być aż tak szerokie jak ta. Dlaczego te kiedyś z kolei wszystkim rosły dobrze klaty, mimo że głównie robiono wyciskanie leżąc? Być może dlatego, że właśnie szerzej chwytano. Pomyślcie sobie, to jest takie... rzucam po prostu wam taki temat na rozkminę, tak? Food for the thought, jak to angielskie powiedzenie mówi. Więc szerzej chwytając niż ta przepisowa szerokość, wiele osób uzyskuje świetne pobudzenie dla mięśni piersiowych. Prosta sprawa. Ja dla wielu klientów każę właśnie chwytać sztangę nieprzepisowo szeroko. Marek, a tobie przecież też ostatnio kazałem, tak? I co, klata puchnie? Puchnie jak puchacz. O, gdzieś to trzeba odłożyć, na razie sobie tu położę. Później się sprzątnie dalej gdzieś. To byłby jeden z takich chwytów, które nie mieszczą się w głowie dla ludzi. A dlaczego się nie mieszczą w głowie? Dwa powody. Jeden, pierścienie i przepisy. Dwa, stojaki. Nawet jeżeli komuś się mieści to w głowie, to stojaki niekoniecznie są takie. Jak zobaczycie teraz takie stare filmiki, bardzo stare, Arnold Schwarzenegger wyciska zazwyczaj ze stojaków, które są dosłownie tak wąskie. Czyli to jest ławeczka, stojaki dosłownie przylegają do ławeczki, są tuż po bokach uszu. You don't have to be that quiet, Dave. Okay. Jak zobaczycie te Arnoldowe ławki, są takie, bardzo szeroko wyciskają. Nie rozumiem. Wszyscy wtedy robili wyciskanie leżąc, nikt nie narzekał, że klatka im nie rośnie. Naprawdę. Ja nie pamiętam, że ktokolwiek w latach 90. miał słabą klatkę. Wręcz przerośniętą wszyscy mieli. Podobnie mieli z bicepsami, a wszyscy oszukiwali na biceps. Ale to temat na inny odcinek. Ja jestem zwolennikiem oszukiwania na biceps, ale w pewnych granicach oczywiście, nie? Nie takich jak Arnold może robił, bo to dla ludzi z bardzo giętkimi kręgosłupami. Więc jeżeli cofniemy się jeszcze do lat 50., to zobaczymy, że ludzie wyciskali dosłownie na takim chwycie, chociaż te sztangi też nie musiały mieć 220 cm długości z drugiej strony, ale stojaczki były takie, a chwyt na całą szerokość. Ten ruch przypominał w pewnym sensie rozpiętki. Tylko tak jak w rozpiętkach mamy pracę bicepsa i piersiowego, oczywiście plus inne mięśnie, tak tutaj mieliśmy tricepsa i piersiowego. I na przykład taka ikoniczna postać jak Doug Hepburn, który był najsilniejszym człowiekiem świata w latach 50., bardziej tych wczesnych 50. Poprzedniego stulecia, on właśnie tak wyciskał. I w planie miał na klatkę chyba tylko to jedno ćwiczenie, mi się wydaje. I, no, i był najsilniejszym człowiekiem świata i w przysiadzie, i w wyciskaniu, i w uginaniu na biceps. Do dzisiaj też chyba go nikt nie przebił. A to były wczesne lata 50. Chociaż te porównanie z tym bicepsem może, bo troszeczkę sobie nie do końca jest takie ścisłe, bo późniejsze zawody wymagały, żeby ktoś używał sztangi łamanej, nieprostej oraz opierał się o ścianę. Więc i tak mówimy o ciężarach chyba 118 kg, o ile dobrze pamiętam, na uginaniu, gdzie Denis Cyplenkow chyba 113 miał na przykład. Dobra, dzisiaj nie jest o bicepsach. Chciałem tylko powiedzieć, że wyłamcie się ze swoich norm, ze swojego sztucznego, kwadratowego myślenia, gdzie wszystko jest w jakichś normach, widełka normy wszędzie. Tu mamy widełka, a tu mamy normę, a to wszystko, co jest poza widełkami, to co? Nie norma? Tam jest ciężar, tam jest prawdziwa siła. Więc zacząłem od takiego bardzo szerokiego chwytu, nasze rozważania. I myślę, że ta część wykładu będzie najbardziej interesująca dla wielu klatomaniaków. Jak to kiedyś nazywałem ludzi, którzy najchętniej by tylko klaty ćwiczyli. Klatomaniacy. Tak, w latach, jeszcze jak byłem nastolatkiem, 90, powiedzmy to, któryś rok, tak nazywałem ludzi, którzy pompowali klatę i szli na imprezę. Dobra, więc to jest mniej więcej szeroki chwyt i on
I widzicie, w złym tempie zrobię. On nie jest aż taki krótki, jakby się wydawało. Prawda? I nie jest też tak, że tricepsy tu w ogóle nie pracują. One muszą tu pracować. Jakby nie pracowały, to weźcie sobie, zróbcie rozpiętki w takim zakresie jak tu, w takiej szerokości jak tu. Zobaczycie, jak mały ciężar podnosicie. Więc teraz... Tak, a wyobraźmy sobie rozpiętki. I ciężar jest nagle kilkukrotnie mniejszy. Także nie mówcie mi, że tricepsu nie działa. Normalnie chwyt legalny jest za to taki. A jak jesteś w federacji WPC, to możecie tak. I nie musicie nawet koksować. Jest coś takiego jak AWPC, czyli amatorska liga. Amatorska liga ludzi z tej federacji, gdzie słowo amatorskie po polsku się kojarzy z kimś niezawodowym, z takim trochę, kimś, kto trochę na odpierdol robi rzeczy, ale nie. Amatorstwo oznacza, że nie jest to praca zawodowa, z angielskiego tak jakby, nie? Z definicji. Że ktoś jest takim pasjonatem, tak? Pasjonat to amator. Jeżeli ktoś mówi, jestem amatorem sztuk walki, znaczy jestem pasjonatem sztuk walki w tłumaczeniu. Więc słowo AWPC znaczy Amateur World Powerlifting Congress i akurat ta federacja się tak dzieli. Nie wiem zresztą jak polska federacja, bo w Polsce to wszystko potrafią spieprzyć. I wiem, że polska federacja WPC, to teraz może się pogniewają na mnie nawet. Kamil Jarota mówił, że przygotowywał się do wyciskania leżąc na zawody w WPC Polska i używał takiego chwytu, małpiego, prawda? Ale oczywiście legalne. WPC to jest dozwolony chwyt. Nagle ktoś mu przyszedł i powiedział, nie, nie wolno tak. On mówi właśnie, że wolno. Takie są przepisy WPC. No i teraz działacz jest wielce obrażony. No jak to, kurde? Działacz nie wie, jakie są przepisy w jego własnej federacji. Licencje mają w WPC, więc powinni, kurde, respektować ją. Więc pozwolono mu, ale później ktoś wrócił, ważniejszy, powiedział, nie, bo to są mistrzostwa Polski i tutaj zrobimy po swojemu. No i nie pozwolono mu tego robić. Tylko że czym się kończy takie coś? Prosicie zawodnika i to jeszcze takiego, który ma wpływy na internecie, albo nie tyle, że go tracicie, co on już będzie potencjalnie kierował ludzi do innych federacji. Nie wiem, to zależy od Kamila. W każdym razie ja wiem, że ja wolę taki chwyt, bo raz, że klatę bardziej czujesz, naprawdę. Dwa, łokcie mniej czujesz. Trzy, nadgarstki mniej czujesz. Cztery, barki mniej czujesz. Chyba, że masz jakiś specyficzny problem w barkach, w łokciach, w nadgarstkach, nie wiem, w czym możesz mieć problem, to może to ten chwyt będzie dla ciebie lepszy. Naprawdę, ale większość osób lepiej na tym skorzysta. Jak zobaczycie jeszcze takich ludzi, co tam wyciskają ciężary w koszulkach, ciężary typu 400 kg plus, to taki chwyt jest praktycznie jedyną możliwością, żeby nadgarstki zdzierżyły taki ciężar. Tak przy okazji, nie wiem, czy to mogę traktować jako zapowiedź, ale niedawno rozmawiałem z człowiekiem, który wycisnął 635 kg na ławce, 1400 funtów, Jimmy Kolb, i on chce polski tatuaż wytatuować sobie. Po polsku chce napisać pierwszy człowiek, który wycisnął 1400 funtów, czyli 635 kg na ławce. Bo ma jakieś tam polskie korzenie, tak? Jego babcia jako jedyna przetrwała obóz koncentracyjny. Ponoć, tam bez szczegółów oczywiście. Więc chce tak jakby właśnie ten swój największy wynik, bo był pierwszym człowiekiem bodajże, który wycisnął 1200 funtów, pierwszym, który wycisnął 1300 i ma tatuaże właśnie, pierwszy człowiek, który coś tam, ale ten 1400 chce dedykować właśnie swojej tam babci i po polsku właśnie to sobie chce napisać, więc ja mu pomagałem zaprojektować ten tatuaż w sensie słownictwa i myślę, że może warto, żebym go poprosił o jakiś wywiad.
bo jak się okazuje, może wszyscy myślą, że wyciśnięcie takiego ciężaru w koszulce to się nie liczy, ale tak jakby powiedzieć, że Kubica nie jest sportowcem, bo formuła jeździ za niego. A to jak ktokolwiek się zna na Formule 1, to wie dobrze, że to jest ogromny wysiłek fizyczny ten ciężar przeciążeń takich bocznych, G-force, on jest tak duży, że najmniejsze wychylenie powoduje, że skręcisz w ten sposób jakiś strach i wszystko musisz opanować oczywiście, ale precyzja ruchu jest połączona z siłą zawodnika i jeszcze niesamowitą wytrzymałością w dodatku, bo to trzeba długo wytrzymać. Ja pamiętam, kiedyś robiłem wizję na kierowcy Formuły 1, który się nazywa Oliver Webb. On mieszka na południu Manchesteru, w takiej posiadłości ze stadioną Eddie Stobart miał stadninę koni, o ile pamiętam. W każdym razie miał basen i na basenie jego ojciec się chwalił, że para zaparowywała ten taki oszklony budynek, w którym to jest, więc za 1 000 000 funtów sobie kupił taki agregat, żeby para nie parowała na te szyby. No i taki sobie mniej więcej trzeba mieć zasób pieniędzy, żeby zostać jednym z najlepszych kierowców. I rozmawiałem na temat jego treningu, bo ja mu nogę naprawiłem ogólnie przed wyścigiem Le Mans. W którym to roku było? W 2016-2017. W każdym razie jego głównym treningiem było ćwiczenie szyi. A ja zawsze mówię ćwiczyć szyję. No facet miał chyba z 3% tłuszczu w ogóle. I powiedzcie mi, że nie jest sportowcem. Jak można utrzymać taką niską wagę, a jednocześnie dużo siły trzeba mieć, tak? To nie wystarczy urodzić się małym, on w ogóle nie jest taki niski w ogóle, tylko ma właśnie przeciętny wzrost. On musi mieć, kurde, on na żyle jest ten człowiek, nie? W dodatku to, co robi, jest trudne. Także sport przyjmuje różne oblicza. Teraz ktoś jeździ na motocrossach, na jakichś innych motorach, enduro i tak dalej. Ja czasem mam ludzi, których składam po kontuzjach na tych pojazdach, albo to nie są kontuzje, że był wypadek, to są kontuzje z przeciążeń, jakie mają tam. I są to ogromne przeciążenia, przez wiele godzin często. I każdy sport ma swoje przeciążenia, nawet jeżeli to nie jest 635 kg na ławce. Ale wyobraźcie sobie, że te 635 kg to jest chyba, no powiedzcie mi sport, którym się więcej tak naprawdę podnosi. Być może jakiś spacer z farmera, czy tam, no sorry, może yoke bardziej byłby tylko przeciążającym, ale to jest przeciążenie dla może powiedzmy większych kończyn niż ręce. Jako że, no nie wiem, napiszcie w komentarze, czy byście chcieli, to ja będę z panem Kolbem, nie wiem. Ciekawe skąd to nazwisko pochodzi w ogóle. Z panem Golbem będę mógł zrobić jakiś wywiad o wyciskaniu leżąc w takich ekstremalnych koszulkach, które mogłem w sumie porównać do Formuły 1. Ja szacunku dużo nabrałem do takich właśnie wyciskań, kiedy sam próbowałem 400 kg wycisnąć w slingshocie. Udało mi się 380 wycisnąć, ale to tylko 7 tygodni przygotowań było, może za mało. I nie dotknąłem klatki. I nadal nie dotkną klatki. Także trzeba mieć potężną budowę ciała, na pewno bardzo mocną psychikę i trzeba mieć zespół ludzi, którzy ci podadzą sztangę, bo u mnie tylko Ola podawała te 380 i było fajnie, ale 600 coś tam to troszeczkę mi się w pale nie mieści dosłownie. A jak mi się w pale coś nie mieści, to musi być już odjazd na maksa, tak? Dobra, wracając do ławki. Powiedziałam teraz o najbardziej ekstremalnym chwycie oraz najbardziej ekstremalnym ze sportów powerliftingowym, czyli wyciskanie w szalonych koszulkach F8 na przykład. I teraz przejdziemy bardziej do normalności. Czyli ta normalność to jest chwyt na palec wskazujący na pierścieniu. Gdy mówiłem o tych 14 różnych chwytach, miałem na myśli taki chwyt. Policzmy sobie. Raz. 2, później 3, później 4.
Czyli mamy cztery różne chwyty tutaj. Później mamy chwyt na kciuk, co oznacza, że tutaj mamy jeden palec różnicy. Widzisz może Marek? Tutaj, nie? I to jest na jeden kciuk. Oczywiście ludzie mają różnej długości kciuki, ale bez przesady, aż takiej wielkiej różnicy nie będzie. Każdy ma indywidualnie. Później następny chwyt jest na pół kciuka. Mierzymy od tej zmarszczki. Następny chwyt z kolei jest równo z rodełkowaniem. To jest 43 cm. Zawsze praktycznie, a to jest 81. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I teraz, a gdzie drugie siedem? Po prostu odmierzamy tak. Małpa, tak? Chwyt małpi. Ktokolwiek mówi, że to jest chwyt samobójczy, jest po prostu kretynem, a jeżeli się zna na czymś, to jest kretynem, który się na czymś zna. Dlaczego samobójczy? Nie należy na to mówić. Po pierwsze, straszysz zawodników, kretynie, że coś im się stanie. Już nie jesteś dobrym trenerem, bo jesteś kiepskim psychologiem sportu. Sorry, koleżko. Teraz, jak masz wątpliwości, to choć możemy się spotkać i zobaczyć, kto pierwszy popełni samobójstwo na treningu. Drugi chwyt jest taki i znowu, czy to samobójca, czy małpa? No małpa tak robi. A ilu samobójców widzieliście tak robiących? Ja w swojej historii widziałem więcej razy, chyba wszystkie razy, nie, raz tylko widziałem, żeby komuś się chwyt wyślizgnął z czegoś w takiej pozycji i zrobił coś takiego. Z kolei wiele razy widziałem, że ktoś zrobił coś takiego z kciukiem. I teraz jest taka iluzja, że jak trzymasz tu sztangę, to tu można dłonie otworzyć. Wiele razy widziałem, że ktoś wyciska i wygląda to tak. Szczególnie jak się nowych ludzi nie, dobrze stało się akurat. Dobra, może być i tu. Wyciskają. Jakieś takie, nagle widzę, no, tu się dłoń otwiera. Wyciskają, tu coś tam otworzy się. Tu. Zazwyczaj jedna ręka im się otwiera. I mają dokładnie to samo na przysiadach. I teraz powiedzcie mi, jeżeli komuś się otwiera ręka, to chyba wypada zwrócić uwagę. Zwracam uwagę. On mówi, ja o tym nic nie wiem. Jemu się wydaje święcie, że trzymał ręce zamknięte. Jemu się wydaje, czy to jest przysiad, czy to ławka, że palców nie otwiera. I kto tu jest samobójcą? Ktoś, kto otwiera palce, czy ktoś, kto tak trzyma? Bo jeżeli tak trzymasz, to siłą rzeczy już będziesz zaciskał, bo się boisz, że ci sztanga zleci. A jeżeli tak trzymasz na kciuku ten ciężar, wtedy ci sztanga, no czujesz się bezkarny, więc zaczynasz otwierać palce. Świadomie czy podświadomie, no świadomie jest samobójca, to zrobi to świadomie. Ja też nie mówię na normalny chwyt, że to jest samobójczy, tak? Nie mówię, że jak ktoś każe tak chwytać, to jest kretynem. Mówię tylko komuś, ktoś, kto nazywa to samobójcą. Zawsze jak widziałem jakieś komentarze, to tylko trolle tak komentują. O, chwyt samobójcy, ojejciuś, hurra, będzie samobójstwo. Nie. Widziałem kiedyś w ogóle taką sytuację, że klient wyciskał 90 kg, normalnym chwytem z kciukiem, wypuścił sztangę, ona zaczęła lecieć w dół, zdążył ją złapać i wycisnął jeszcze. To teraz się pytam, jak to się stało? A on mówi, że przed sesją naoglądał się Gym Fails Compilation, czyli kompilacji porażek na ławce, dokładnie, nie? Czyli bench Fail Compilation. I wszystkie one się kończyły, że ktoś tam zrzucał ciężary tak naprawdę, rwał mięśnie i tak dalej. Mówię, człowieku, co ty kurde robisz? Chciałem pooglądać kompilację rekordów świata, tak jak mi sugerowałeś. Ale przyszedł Ali i nacisnął, a to. I nacisnął kompilację faili. I teraz po oglądaniu tego, you don't have to be that quiet, Dave. Come on. But don't be yourself anyway, don't speak loud as you normally do. Okej, po tej kompilacji całej po prostu jego podświadomość zaprogramowała sobie coś. I tylko kretyn chyba nie uwierzy w to, ale podświadomość jest rzeczywiście tam w mózgu jest coś takiego. I teraz jak sobie zaprogramujesz nazwę chwyt samobójcy, jak sobie zaprogramujesz, że to ma coś wspólnego z samobójstwem, to rzeczywiście tak się stanie i jesteś nie tylko kretynem, jeżeli tak programujesz ludzi, jesteś zabójcą tych ludzi, jesteś
winny ich śmierci albo ich kontuzji, jeżeli tak robisz, gnojku. Więc nie rób tak. Albo idź do psychiatry. No, może skończę ten temat, bo jestem wkurzony na tych ludzi. Tu tak nazywają po prostu. Nie można programować ludzi negatywnie, zrozumcie to. Bo jak nie, to w łeb. Albo w klatę, sztangę sobie wlepcie. Kiedyś miałem wypadek, niemal śmiertelny na ławce. Niemal śmiertelny wypadek, kiedy mój asekurant odwrócił się tyłem. Był pewien, że ja to wycisnę. To było tylko 135 kg. A ja byłem wtedy chudym szczurem. 75 kilo chyba wtedy ważyłem. Wycisnąłem do połowy i nagle mi się wydawało, że ta sztanga idzie w górę, ale ona szła tak. I nagle już prawie zablokowany mi się wydawało i nagle i spadło w tą stronę. I co wy na to? Trzymałem w ogóle tym chwytem, tak przy okazji. I powiem wam, że gdybym trzymał nie tym chwytem, tylko tym, to łokcie bym miał wężej i wtedy by mi nie spadła na gardło. Spadła mi ta sztanga dosłownie na gardło i zmiażdżyła mi krtań. Przez tydzień mówiłem takim głosem, że Terminator albo Arnold Schwarzenegger by się nie powstydzili. Ani pan Mietek spod monopolowego. Plułem krwią. I ogólnie no, miałem przeżycie bliskie śmierci, bo to spadło mi z takim impetem na szyję. Próbowałem się to ściągnąć z siebie. Nie było szans, że to ściągnę z siebie. Po prostu byłem bezsilny. Oczy mi tak wylazły i sobie myślę, kurde, to ja całe życie namawiam ludzi do ćwiczenia i oto jak umieram? Nie? No to tak się poczułem trochę nie fair, nie? Że taki los mnie spotkał. No ale ktoś mi zabrał tą sztangę. I od tamtej pory nie sfejlowałem nic przez następne 8 lat. Nigdy nie sfejlowałem. Zawsze dało mi to tak naprawdę siły na więcej wyciskania. Instynkt samozachowawczy się włączył i przy wyciskaniu mam po prostu coś takiego, że jak zejdzie do dołu, to musi iść do góry. Chuj, nie ma chuja we wsi. Prawda? Więc to takie moje przeżycia. I naprawdę bardzo serio trzeba traktować sprawy bezpieczeństwa na ławce, bo to jest jedyne ćwiczenie, które rzeczywiście może was zabić. Oprócz jednego jakiegoś delikwenta, który ostatnio się zabił przysiadem, ale nie wiem, naprawdę nie wiem, jak on to zrobił. Nie? Bo mi kiedyś 385 kg przeleciało przez głowę i to było pierwsze przelecenie przez głowę w moim życiu. I też mi nic się nie stało. Poszedłem dalej, robiłem wyciskanie i martwy ciąg i wygrałem zawody. A te 385 oczywiście mi się nie mogło udać tego dnia, bo straciłem równowagę. Pozbierajmy myśli trochę. Jest chwyt małpi, on jest lepszy prawdopodobnie. I tak jest moje twierdzenie, jeżeli twierdzisz inaczej, nic mnie to nie obchodzi, że twierdzisz inaczej. Mnie obchodzi, jeżeli twierdzisz, że to jest chwyt samobójczy i programujesz masy ludzkie, żeby samobójstwo się potencjalnie stało. Jesteś odpowiedzialny za różne urazy. Albo i psychiczne przynajmniej. Mnie najbardziej interesowało tylko jedno. Bałem się, że będę się bał wyciskania po tym wypadku i postanowiłem sobie na miejscu, za tydzień wracam, dokładam 5 kilo do tych 135, wycisnę to i nigdy nie będę się bał wyciskania. Bałem się, że będę tą ciotą, bałem się, że po prostu będę tchórzem. I tylko strachu należy się samego bać. I wróciłem za tydzień, wycisnąłem te 140 bardzo ładnie, dynamicznie i nigdy się nie bałem, nigdy już nie sfejlowałem na ławce przez następne przynajmniej 8 lat. A myślę, że nawet więcej. Ale na pewno przez 8, nigdy nie sfejlowałem. Po prostu zawsze znalazłem sobie siłę, żeby to docisnąć. 8 lat później wyciskałem 210 kg, będąc jeszcze wegetarianinem, naturalem. Ważąc 94 kilo, co wówczas było równe z rekordem świata IPF w kategorii 93, czyli gdybym kilogram mniej ważył, to bym był równy z rekordem świata. Więc można. Jakim chwytem wtedy wyciskałem? No dalej takim. Jednak ten chwyt zaczął się mścić na mnie w taki sposób, że bolały mi coraz bardziej łokcie, nadgarstki i barki. Głównie łokcie, na drugim miejscu nadgarstki. Więc gdy się dowiedziałem, że można w WPC na przykład startować z takim chwytem, przestałem nawet tak trenować. Czasem sobie tak trenuję, kiedy mam lżejszy trening, kiedy mam trening taki
lekki, trenuję sobie z takim chwytem, żeby tak dla urozmaicenia, bo troszeczkę inaczej łokcie się ustawiało, troszeczkę inaczej mięśnie piersiowe pracują, ale polecam każdemu spróbować. Jeżeli ci klata nie wchodzi tym chwytem, tym może już zacznie wchodzić. Być może te 5% sprawi różnicę, że przeniesiesz naprężenie z tricepsa bardziej na piersiowy, z narabiennego bardziej na piersiowy, także polecam. Więc mamy te chwyty, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a teraz w drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, plus bonusowo chwyt nielegalny. Nie polecam tej opcji jednak ze względu na zdrowie nadgarstka, chyba że masz jakieś fajnie wyginające się nadgarstki, a niektórzy tak mają. To możesz mieć nawet 16 różnych chwytów. I teraz jak wykorzystać te 16 chwytów? Bo ludzie zazwyczaj albo tak wyciskają, albo tak. Albo tak, albo... A, jeszcze jedno. Pamiętacie, co mówiłem, że w latach 90. takie chwyty bardzo szerokie, różne były popularne. Jeszcze jest przechwyt. Co? Przechwyt. A, podchwyt. Nie przechwyt. To już by było chore, nie? Tak, tak, przecież są podchwyty, Boże. Ale wiecie co, ja podchwytów praktycznie nie stosuję nigdy, dlatego się przyzwyczaiłem do mówienia, że jest 14-15 różnych chwytów. Nachwytów, o, jest tyle nachwytów. Ale rzeczywiście podchwytem można zrobić przecież tak, można zrobić tak, można zrobić tak, można zrobić szerzej. Następne parę chwytów nam dochodzi. Ja na przykład no, podchwytem jestem o wiele słabszy, plus nie jestem w stanie wyciągnąć ciężaru. Nikt nie jest w stanie wyciągnąć dużego ciężaru podchwytem. Ale nie potrzebuję tego specjalnie, nie, jest zbyt, może potrzebuję jednak, może bo jestem słaby w tym, może jednak powinienem tak poćwiczyć. Co ciekawe, w podchwycie, jak zazwyczaj mówią, o triceps, to jest na triceps, kurwa mać, co za ludzie. No, ja na przykład klatę strasznie czuję mocno na tym, a tricepsa, no jakoś w ogóle. Nie chodzi nawet o to, co ktoś czuje, tylko po prostu, żeby triceps pracował, trzeba jednak łokieć pod pewnym kątem ustawić, którego to kąta nie można tu ustawić. Chciałem teraz, zanim Marek powiedziałeś coś, chciałem powiedzieć, że w latach 90. były te super szerokie chwyty i nikt nie miał kłopotów z dobrym rozwojem klaty. Jednak myślę, że tricepsy to dużo takich fajnych nie można było naliczyć, gdyż ulubionym ćwiczeniem ludzi było wyciskanie w takim wąziutkim chwycie. A ten wąziutki chwyt ma takie ograniczenie, że znowu nadgarstki się obłamią. Tak, i znowu ten chwyt prawdopodobnie tak nadwyrężał ludziom nadgarstki, że przy pewnym ciężarze po prostu przestawali to robić. Widziałem kiedyś taką sztangę na stronie internetowej firmy Sportscraft, która to firma, nie wiem czy nadal istnieje, to z Finlandii, bo zamawiałem na przykład te ławeczki z tej firmy, z Finlandii. I mieli tam coś takiego, co nazwali Narrow Bench Press Bar. I teraz Narrow Bench Press Bar to była sztanga prosta, zupełnie olimpijska sztanga, ale w tej części była łamana. Tak jak Easy Bar, łamana po prostu. Można było, prawda, robić wszystkie takie ćwiczenia na biceps na niej, ale z tego, co widziałem, to idealnie by się komponowało w takie właśnie wąskie wyciskanie, te oldschoolowe, gdzie mniej więcej pod takim kątem byłoby wyciskanie, a nie pod takim, gdzie nadgarstki przełamuje. I triceps od początku do końca miałby zajebiste naprężenie. Także mamy tyle chwytów. I co z nimi zrobimy? Co zrobimy z tymi chwytami? Przede wszystkim obczajcie sobie te wszystkie chwyty na początku każdej sesji. Ja sobie biorę 60 kg. Może nie wszystkie, ale wy powinniście wszystkie, ja już wszystkie obczaiłem i sobie nie wszystkich będę używał. Jeżeli mam dzisiaj dzień szerokiego wyciskania, to obczaję sobie chwyty nielegal, ten palec, tak? To już mamy kilka, mogę jeszcze obczaić takie opcje po jednym powtórzeniu na 60 kg. I mamy raptem takich powtórzeń 9, powiedzmy, tak, na szeroko. 4 od 4 palców razy 2 plus 1. Jeżeli mam dzisiaj dzień tricepsa bardziej, dzień wąskiego wyciskania, obczaję sobie ten chwyt oraz takie kombinacje.
Oczywiście, jeżeli ktoś chce, może też obczajać sobie podchwyty. I teraz co ja z tym robię? Biorę 80 kg i powtarzam sobie kilka różnych opcji. Sprawdzam, który chwyt jest najmniej bolesny, a jeżeli żaden nie jest bolesny, to obczajam, który jest najbardziej efektywny siłowo, który najbardziej dynamicznie podnoszę ciężary. Więc jeżeli ciężar jest... Taki przykład. Któregoś dnia przychodzę, na tym palcu wyciskam, bolą mnie barki. Na tym palcu wyciskam, nic mi nie boli. Na tym palcu wyciskam, boli mnie bark, ale w inny sposób, w troszeczkę innym obszarze. Na tym chwycie wyciskam, boli mnie łokieć. Więc werdykt, ten paluszek dzisiaj będzie oblegany. Jeszcze sobie sprawdzę, czy chcę taki chwyt, czy taki zrobić. Czasem jak właśnie, jak zrobię ten chwyt, to czuję, że właśnie więcej tricepsem wyciskam, a mniej piersiowym. I wtedy decyduję, jeżeli jestem w stanie zdecydować, dokładam kolejne 20 kg, dla Was pewnie 10 kg wystarczy dołożyć i powtarzam proces. Jeżeli jesteście niezdecydowani, to dołóżcie ciężaru. To jest tylko na przykład, nie wiem, możemy zredukować te testy na przykład do 4, tak, dla uproszczenia. A, B, C, D chwyt. Na 60 nie zdecydowaliśmy się, bo ciężar jest za mały. Czym bardziej jesteście wczuci w własne ciało, tym bardziej mniejszego ciężaru potrzebujecie, żeby wyczuć, którym chwytem jest najlepiej. Na 80, A, B, C, D. No, wiem, że ten już nie, ten na przykład odpada, tak? Odpada, bo mi te trzy jakoś bardziej leżą dzisiaj. Stówę zakładam, nie jestem zdecydowany. 120 zakładam, czuję, że ten palec też mi odpada, że ten albo ten zostaje. Zakładam 140, robię jedno powtórzenie tak. Aha, już na 140 dość jasne jest, że dzisiaj będę robił tym palcem. Ale zauważcie, że rozgrzałem kilka innych chwytów też. I przez to, że rozgrzałem kilka innych chwytów, ja mam więcej rozgrzania, w tym sensie nie temperatury nawet, tylko pod większą ilością kątów, więcej z różnych jednostek motorycznych obczaiłem. Jest większa mobilność też w stawach dzięki temu, ale w takim pozytywnym, silnym sensie. Mobilność, nie gibkość, tak? I te wszystkie ćwiczenia, że ktoś tam przyjdzie, jakiś zaczepi jakiś gumkę, kondon na drążku i zacznie robić jakieś dziwne pajacówy, to nie daje żadnego sukcesu w wyciskaniu. Sukces w wyciskaniu i długowieczność w wyciskaniu da Ci obczajenie, który chwyt jest dzisiaj tym Twoim chwytem. I czasem mam też tak, że zdecydowałem się na przykład na ten palec i tak do 200 kg dochodzę i przy 200 kg nagle jest auć, jakieś niedobrze jest, nie? Zmniejszam ciężar z powrotem do 60 i robię na ten palec na przykład. Po prostu nie byłem w stanie ustalić dokładnie ten czy ten palec, zdecydowałem się niewłaściwy. Dobra, teraz o drugą falę zrobię treningu, ale już na ten palec i nagle się okazuje, że 200 kg już idzie gładko. Oczywiście być może jak po drugiej fali może już ten palec by dobrze było rozgrzanie, ale jeden paluszek robi dużą różnicę. Zapytajcie swoje kobiety zresztą, ile różnicy robi jeden paluszek. I to nie jest program dla dzieci. Dobra. Jeżeli podobało Wam się, to zrobię też część drugą, bo tutaj oczywiście dużo opcji Wam dałem, tak samo jak ostatnio na drążku, ale nie powiedziałam nic o samym wyciskaniu. A dlaczego? Bo setup jest najważniejszy, a z całego setupu, nieważne nawet gdzie masz, nie wiem, nogi, gdzie masz dupę, gdzie masz głowę, to też ważne. Łopatki, okej, ważne, ale nie ma nic ważniejszego niż to, gdzie ręce położysz. Bo powiedz mi, jakbyś położył rękę jedną tu, drugą tu, czyli tutaj ten palec, co by Ci się stało, choćbyś najlepiej miał ściągnięte łopatki, jak tylko możliwe? Krzywda by Ci się stała. Podobało się? Dawajcie lajka. Nie podobało się? Dawajcie suba. A ja teraz idę spompować sobie klatę na dużych ciężarach, bo założę slingshota. Na razie trzymajcie się. Siła.